Hej, hej, hej! Z tej strony Abaj i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej kolejnej miniserii na kanale, tym razem z gry Brothers: A Tale of Two Sons. No i słuchajcie, jak tutaj przed chwilą powiedziałem, będzie to właśnie kolejna miniseria. Mini dlatego, gdyż będzie miała pewnie koło 5 odcinków, zresztą każdy z tych odcinków będzie dosyć krótki, myślę do pół godziny max. I słuchajcie, do czego ta gra? Dlaczego właśnie Brothers? Otóż słuchajcie, chciałem tą grę wam pokazać już od jakiegoś czasu, gdyż pomimo właśnie swojej krótkości, jest mówię bardzo krótka, to mam moim zdaniem dosyć ciekawy, troszeczkę smutny i ponury klimat i przy okazji bardzo ciekawą mechanikę sterowania właśnie tytułowymi braćmi. To słuchajcie, dzisiaj wam postaram się zaprezentować, dzisiaj taki mówię odcinek w pewnym sensie wprowadzający. W każdym razie słuchajcie, lecimy tutaj sobie, widzę, że się wszyściutko nagrywa i mój głos i słuchajcie, sam obraz. Ogólnie całość będę ogrywał na padzie. Jeszcze nigdy nie robiłem serii na padzie, więc wybaczcie, jeżeli będzie to troszeczkę bardziej słyszalne. W każdym razie, słuchajcie, nowa gra. Oczywiście całą grę już przeszedłem niejednokrotnie, ale chciałem wam po prostu ją pokazać, bo moim zdaniem jest ciekawa. W każdym razie tutaj się ludziska teraz zamykam, a wy chłoncie ten klimat, jak mówiłem, dosyć ponury, ale mam nadzieję, że tutaj zaczaicie mniej więcej, jak to wygląda. Nayi! Nayi! Ta! Ata Nayi! Ata! Dobrze, więc słuchajcie, jak tutaj widzieliście pewnie przed chwilą, nasz młodszy brat bardzo przeżywał i właściwie wspominał to, jak stracił mamę. No i tutaj oczywiście w tym momencie podobna sytuacja, tylko że oczywiście w innych okolicznościach może wydarzyć się z ojcem tych dwóch braci. Dlatego też tutaj ciągniemy go do lecznicy. Tutaj myślę, że nie będzie to jako taki spoiler. Słuchajcie, jak widzieliście tam pewnie, tutaj pozwolę na chwilę sobie puścić, młodym bratem, jak i starszym bratem możemy sterować osobno. To jest kolejno lewy i prawy analog, lewy i prawy spust i to jest ludziska właściwie cała ta mechanika. I mechanika ta współpracy właśnie pozwoli nam tą grę przejść, gdyż od tego, jak ci bracie będą współpracować, będzie ludziska zależało to, czy sobie poradzą w późniejszych etapach gry. Ogólnie jest to bardzo ciekawie rozwiązane, bo jak za chwilkę zobaczycie, duży brat ma troszeczkę inne zdolności, mały ma troszeczkę inne zdolności. No ogólnie to się bardzo fajnie uzupełnia. Mówię, zaraz ludziska zobaczycie, a póki co tutaj wieziemy naszego chorego tatę, chorego ojca do lecznicy. I też taka jedna kwestia, mam nadzieję, że tego akurat jako tako nie uświadczymy, ale mam nadzieję, że nie będzie słychać wibrowania pada, ponieważ nie wiem, czy to wyłączyłem, a może być to troszeczkę słyszalne. W każdym razie ludziska bierzemy tutaj sobie dźwignię, no ciągnij tą dźwignię. Okej, jak widzicie, duży brat ma dużo więcej siły, co jest rzeczywiście logiczne, więc taką dźwignię może operować. Niestety mały nie jest do tego zdolny. Dobra, bierz, słuchaj, ten wózek, no. To nie wiem, czemu nie chciał tego wózka podnieść. Czasem będą się pewnie jakieś takie malutkie glicze zdarzały, ale to już jest, no, że tak powiem, ludziska standard. Ta gra nie jest idealna mimo wszystko. Czasem można się zaciąć, ale to tak, ludziska na marginesie. W każdym razie, dobra, idziemy tutaj sobie, myślę, tym małym bratem. Idziemy tutaj sobie dużym. Tutaj widzę, że możemy się chyba podsadzić. Dobra, stawaj tutaj i pyk, jesteś tutaj na górze. Dobra, ludziska, więc wchodzimy tutaj sobie, spuszczamy linę, ok. No i tutaj duży brat już będzie chyba w stanie wejść. Dobra, jest tutaj na górze. Teraz, ludziska, mamy korkociąg. Tutaj jest taka jedna kwestia. Ja się przy tym męczyłem, jak po raz pierwszy grę przechodziłem. Jeżeli chcecie ten korkociąg operować, to oczywiście róbcie ruch gałek analogowych, co oczywiście powinno być logiczne, ale ja nie zawsze czaję tego typu mechaniki, tak jakbyście po prostu ją kręcili dookoła. Chciałem jakoś tak troszeczkę inaczej na początku to robić i nie wyszło. No, taka porada, mówię, jeżeli byście gierkę ogrywali, a teraz jest na wyprzedaży, więc możecie ją w ogóle kupić za nieduże pieniądze. Teraz jest Steam Summer Sale, więc no, nie powinno być źle. Dobra, widzę, że tutaj dowieźliśmy naszego ojca do lecznicy. Okej. Mafi Sadi Abaya Vida Wade Lia Ada Tai Haru Saiki Kuela Tarida Amara Fikano Ladafi Tanem Omaru Korosabe Kite Ontolane Miyaki Abade. Dobrze, więc jak tutaj, ludziska, widzieliście po tej krótkiej scence, no z naszym ojcem nie jest za dobrze i będziemy musieli go uratować. Żeby to zrobić, musimy odnaleźć tamto miejsce, które pokazał nam ten, nie mnich. Cholera wie, kto to był, ale widać, że prawdopodobnie zna się na tym, co robi. Tak więc, słuchajcie, ruszamy tutaj oczywiście w drogę. Dobra, tutaj widzę, że chyba nas nie puścisz, tak? No, nie puścisz nas. Dobra, słuchaj, to idziemy tutaj niżej, żeby cię ominąć. Tutaj widzę, że się ślizgamy fajnie na kamieniach. Tak swoją drogą, nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Tutaj pozwolę sobie przegadać kawałek tej cutscenki, ale w grze nie pada właśnie ani jedno słowo, nie są to, raczej nie pada ani jedno słowo, nie pada ani jedno ludzkie słowo, tylko padają takie dosyć specyficzne słowa nieistniejącego prawdopodobnie języka. Tak samo jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego jako takiego interfejsu, nie mamy żadnych napisów. No mówię, gra ma dosyć specyficzny, cholera, klimat. Teraz w ogóle, tak swoją drogą, uczymy się pływać. Nasz młody braciszek nie za bardzo ludziskę umie pływać, boi się wody, jak pewnie widzieliście. No ale oczywiście starszy nie boi się, starszy jest nieustraszony, tak? To jest nasza pomocna dłoń. Dobra, więc płyniemy tutaj sobie do brzegu, bo tak nam tutaj gra każe. W ogóle, jak pewnie też zauważyliście, przepraszam, że tak będę teraz trochę o tym mówił, ale jak przedstawię wam, myślę, te mechaniki na początku, to będzie całkiem nieźle, że nie sterujemy tutaj bezpośrednio kamerą. Tutaj kamera jest automatyczna, co ma taki plus, że ta gra na YouTubie wygląda bardzo dobrze, a przynajmniej powinna wyglądać dobrze, bo nie ma aż tak bardzo dużego bitrate'u potrzebnego, żeby to wszystko ogarnąć, więc no, jest ok. Dobra, idziemy sobie tędy, tak myślę, po tych fajnych kamieniach, znaczy kamieniach, są takie wysepko kamienie, cholera ludziska wie, co to jest, cholera wie. Tutaj w ogóle mamy ptaki, o, sobie odlatują. W ogóle gra jest bardzo ładna, mimo swojej pewnej, no troszeczkę specyficznej grafiki. To może nie jest ta grafika brzydka, ale widać, że troszeczkę jest stylizowana, ale trochę się też postarzała mimo wszystko. No a propos właśnie kamery, tutaj możemy też oczywiście ją sterować ręcznie, ale generalnie jak widzieliście tam na samym początku, kamera w miarę płynnie się porusza, tak? Niezależnie co byśmy robili, to kamera jest w miarę ludziska autonomiczna. Możemy ją oczywiście przekręcać, ale to w ramach potrzeby. Dobra, tutaj sobie w ogóle siądziemy na tej ławeczce, myślę, że będzie fajnie, ten gość w ogóle sobie tutaj śpi. Dobra, idziemy tutaj sobie dalej, myślę, że możemy sobie... Gdzie tutaj iść? Może tutaj byśmy poszli. Niestety nie wszystkie lokacje pewnie będę pamiętał. Dobra, nie, akurat chyba to nie jest dobre miejsce. Wydaje mi się, że może tutaj widzę, że jest jakie przejście. Chyba tak, ludziska, chyba tak. Dobra, idziemy sobie tędy. Tutaj spadaj na podłogę. Dobra, tutaj chyba są jakieś elementy wspinaczkowe. Mówię, będę się czasem pewnie mylił, pewnie czasem będę popełniał jako takie fejle, ale no rozumiecie, troszeczkę mi się zapomniało, troszeczkę no jakby nie patrzeć, niektórych lokacji nie pamiętam, no ale myślę, że zrozumiecie. Tak swoją drogą, bo też mówiłem, że będzie to seria na padzie. Dzisiaj pada mam od, cholera, 10 rano, mam cały dzień dzisiaj pada w łapie. Przechodziłem wcześniej Horizona, raczej przechodziłem. Platynowałem i mi się nawet udało. Nie wiem, tam może śledzicie mojego Facebooka, pewnie dałem jakąś informację. Jestem świeżo po skończeniu właśnie Horizona. No, bardzo przyjemna produkcja. Znaczy świeżo po skończeniu, świeżo po wyplatynowaniu. Rozumiecie, o co chodzi. Rozumiecie, o co chodzi. Zresztą moja pierwsza platynka w historii. Więc się cieszę, więc się ludziska cieszę. Dobra, tutaj wypuściliśmy tak swoją drogą tą kozę, psa, cholera wie co to było. Idziemy tutaj sobie dalej, tutaj widzę, że troszeczkę mi przycięło gierka, ale chyba coś się doładowywało. Tutaj widzę, że ten gościu, który nas chciał dosyć niefajnie potraktować, ten zbój nazwijmy to, boi się tego pieska. Słuchajcie, idziemy tutaj chyba w prawo? Nie wiem, chyba tutaj było w prawo przejście, czy nie? Czy tutaj było? Nie, tutaj było zamknięte, okej. Czyli ludziska idziemy tutaj sobie w lewo. Myślę, że tutaj będzie całkiem niezła droga do tego wszystkiego. Jak widzicie, ten świat, to miasto, w którym teraz jesteśmy, jest naprawdę całkiem fajny. Jest taki wielopoziomowy. Mi się akurat tego typu lokacje w grach bardzo podobają. Dobra, tutaj w ogóle sobie kota pogłaszczemy. No, jaki piękny kot. Taki fajny taki fajny właśnie rudy kot. Troszeczkę z koloru, przynajmniej tej góry grzbietu jak Garfield. Chociaż rzeczywiście Garfield był trochę inny. Ja tam wiecie, na kotach się nie znam, nie wiem nawet jaka to rasa, ale jest ładny, jest piękny. Tylko tego, nie wiem, naszego brata chyba dużego mało lubi. No ale cóż. Jak wiadomo, koty to dosyć przebiegłe stworzenia. Dobra, słuchajcie, wrócimy tutaj sobie kamerę, akurat tutaj nam się przyda. Tutaj chyba mamy jakąś ławeczkę. Ogólnie te przedmioty, te interakcje, które teraz wykonuję, nie są oczywiście konieczne, ale myślę, że pokażę wam tutaj, nie wiem, czy mi się to uda w 100%, jak właśnie zrobić wszystkie achievementy. Właśnie, no, tutaj jest jeden z punktów tego, czyli siadanie ludziska na ławeczkach. Chyba jest achievement za to właśnie. Ogólnie całą gierkę mam zachievementowaną właśnie tutaj na Steamie, ale myślę, że tutaj o niektórych achievementach akurat mogę zapomnieć. No cóż, ludziska. W każdym razie, dobra, ten gościu widzę, że nie chce nas za bardzo przepuścić. Dobra, chluśniemy cię wodą. No, pyk, dobra. No i teraz co? Taki mądry. No, otwieraj nam tutaj przejście. Ja tutaj stary chcę przejść dalej. Musimy ratować naszego ojca, żeby tutaj nie zdech nam. Czy może nie zdech? To było złe, żeby nam nie umarł. Chociaż, dobra, wybaczcie mi, nie zdech to akurat nie było zbyt, to nie było wyjściowe słowo, żeby nam nie umarł, więc idziemy tutaj ludziska dalej, na dalszą ścieżkę. No i chyba tak, słuchajcie, opuszczamy tą główną część miasta. Tutaj będziemy mieli jeszcze takie przedmieście, jeżeli dobrze teraz pamiętam, raczej z tego co tutaj widzę. No okej, tutaj widzę, że bardziej taka spokojna atmosfera, no tutaj pokażemy, no. Widziałaś to? Chyba nie widziałaś tego. Nie, widziałaś, dobra, okej. Dobra, więc idziemy w tamtym kierunku. Dzięki za podpowiedź. Dobra, to jakieś dziecko bawi się piłką. Czy możemy tą piłkę ludziska tutaj zabrać? Chyba możemy tą piłkę zabrać. Czy możemy rzucić? O, 10 na 10. Nigdy mi się chyba tego nie udało zrobić wcześniej. Dobra, rzucimy do ciebie. Okej, i tobie rzucimy. Pyk, okej. I tutaj też kolejny achievement. Jeżeli chcecie zdobyć, musicie temu dziecku zabrać piłkę. To jest smutny achievement, cholera, ale... No jeżeli chcecie platynować, to czemu nie? Achievementy są takie same i na Playu, i na wersji właśnie Steamowej, w którą gram. Nie, to i nie będziesz odkurzał. Zaraz będziesz odkurzał piach. Za chwilkę będziesz odkurzał to. Gdzie jest ta piłka? Gdzie ta piłka cholera poleciała? Czy on tutaj ją zgubił? Chyba ją zgubił. O Boże, ale ludziska jestem ślamazarny w niektórych przypadkach. W każdym razie tą piłkę należy wrzucić tutaj do studni. To nie wiem, gdzie ona cholera teraz poszła, ale dobra, pominijmy to, idziemy dalej, nie będziemy już też tego kurzu zamiatać, ale to chyba jest oczywiste. W każdym razie idziemy tutaj ludziska sobie w dół tego czegoś, tej drogi. No i tutaj gdzieś chyba powinna być dalsza część tego wszystkiego. Tutaj wiewióreczka. O, ucieka. Okej. Niech ucieka, w sumie jej się nie dziwię. Też bym uciekał, jakbym był wiewiórką. Dobra, zobaczymy, co tam w studni. No, co tam w studni? Chyba nic, stary. Tutaj myślę, że niczego takiego nie znajdziesz. Dobra, odchodź od tego, zobaczymy, co tutaj młody. Młody oczywiście harknie tutaj. No jak żeby inaczej, to jest typowy młody. Czy do tego gościa możemy zagadać? Jakiś, słuchajcie, troszeczkę nieprzyjemny. Zobaczymy, co zrobi w takiej sytuacji. Ale mu zasadził kopa w dupę. Dobra, to mu tak chlasnął ręką po tyłku. Dobra, propsuje. Młody na razie jest bardziej odważny, że tak powiem. Najpierw oblał tego gościa wodą, a potem to. Dobra, idziemy tutaj, myślę, w tym kierunku? Chyba w tym kierunku. Zobaczymy, co tutaj ludziska nas czeka. Jak ogólnie pewnie widzicie, ta gra jest bardzo oparta na takiej eksploracji, która w sumie ma mało sensu, ale jest dosyć przyjemna. O, widzę, że ty, stary, nie umiesz grać kompletnie, ale siwie toczy po prostu bekę ten gość. Zobaczymy, co tam będzie potrafił młody braciszek. No, chodź, czy umiesz grać lepiej? Umiesz grać lepiej, no, zajebiście. Dobra, jest G ludziska, a jeszcze się ukłonił, kurde, nieźle. Dobra, idziemy ludziska, myślę, tędy. Nie wiem, czy to jest dobra droga, ale tam chyba był most, chyba tym mostem też by dało radę, ale... No tak też będzie dobrze, zobaczymy. No, tym mostem chyba też dałoby radę. Dobra, czy ty tutaj masz jakąś interakcję? Masz chyba interakcję? Masz interakcję, okej. Zobaczymy, co młody na to powie. No, grzały próbuje. Widzę, że ci nie smakuje. No, ale dobra. Nie musi, stary. Nie musi ci smakować wszystko. Dobra, idziemy dalej. Stawiamy tego gościa, który wyglądał jak, nie wiem, jakiś szlachcic polski. Czy coś, taki typowy szlachcic, nie wiem, z okresu bitwy pod Grunwaldem. Pewnie pamiętacie te klimaty. Mam nadzieję, że też się tutaj nie pomyliłem, jeżeli chodzi o terminy historyczne, ale coś takiego było. Dobra, idziemy do ludziska, myślę, tutaj tym bratem. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Okej, mamy zawołać tego psa. Dobra, czyli wołamy psa. No, wołaj go. Ja tutaj teraz idę młodym. Myślę, że możemy od razu dwie bele tutaj walnąć. Dobra, lecimy tutaj. Okej, ten pies jest tutaj zbawiony. Jak widzicie, bardzo ciekawa mechanika właśnie tutaj współpracy. Jeden woła psa w jedną stronę, drugi sobie biegnie. No i tak na zmianę. Generalnie nie dałoby się tego, wiecie, zrobić, jakby chcieć to zrobić, no, w pojedynkę, nie? Dobra, tutaj widzę, że akurat troszeczkę chyba za wcześnie to ogarnąłem. Dobra, tutaj idź, pieseł. No, chodź. No, dobra, teraz tutaj młody brat może iść. Ważne chyba, żeby tutaj iść tym łukiem takim, bo ten pies jest dosyć szybki i troszeczkę, nie wiem, nie działa, mam wrażenie, ta sztuczna inteligencja, że on już tam biegnie i nagle nas widzi po prostu pod koniec drogi. Dobra, wołamy ciebie teraz tutaj. Zobaczcie, też za głośny spust, jakoś tak mi się kliknęło. Dobra, idziemy tędy. Okej, i zostawiamy tutaj pieseła. Szybka ludziska akcja, udało się. Pieseł na szczęście nie był zbyt inteligentny, w przeciwieństwie do pewnie innych piesełów tej rasy, cokolwiek. Ogólnie pies to inteligentne stworzenie, ale ten, mam wrażenie, dał się zbyt łatwo tutaj zmanipulować, o ile pies może być zmanipulowany. Rozumiecie, o co chodzi. W każdym razie idziemy ludziska tutaj sobie dalej, idziemy sobie tędy i w ogóle zerknę, którą tutaj mamy minutę, bo tutaj mówiłem, że będzie koło pół godziny. Dobra, jest, słuchajcie, 18 minuta, to ja myślę, że tutaj jeszcze kawałeczek sobie pogramy. Przede wszystkim skończymy sobie, nie wiem, pierwszą część, że tak powiem. Znaczy pierwszą część to się dzieli na jakieś takie chaptery, ale one nie mają jako tako ustalonej granicy. Po prostu tutaj jak mi się wyświetli za chwilę save point, to sobie zakończymy, bo one się tak wyświetlają w takich właśnie kluczowych punktach. Dobra, ludziska, idziemy tutaj jeszcze wyżej. Dobra, mamy tutaj save point. I słuchajcie, ja tutaj myślę, bo mamy taką 19 minutę praktycznie, że tutaj sobie zakończymy. Myślę, że dobra, idziemy sobie tutaj ludziska może na ławkę, zakończymy sobie tutaj na ławce. Będziemy kończyć w ogóle odcinki, myślę, na ławce. Ponieważ ja mniej więcej wiem, co tutaj się teraz wydarzy. Za chwilkę zacznie się taka, no nie wiem, bardziej nie tyle zaawansowana, po prostu kolejna po prostu część tego wszystkiego. Troszeczkę zmieni się właśnie klimat, udamy się właśnie w inne rejony, więc ludziska, ja myślę, że na dzisiejszy taki odcinek wprowadzający z gry Brothers: A Tale of Two Sons to będzie wszystko. Mam nadzieję, że mimo takiego dosyć specyficznego, dosyć smutnego mimo wszystko klimatu tutaj oglądało wam się ten pierwszy odcinek dobrze. Oczywiście będą jeszcze ze 4 odcinki, mówię, ta gra jest dosyć krótka, można ją przejść w miarę szybko, ale mam nadzieję, że tutaj będę wam ją w stanie pokazać. Też mam nadzieję, że to, że komentuję praktycznie cały czas, wam oczywiście nie przeszkadza, jakoś tak, wiecie, lubię. I też oczywiście będziemy gadać o jakichś pierdołach w trakcie tego, no ale to jest chyba u mnie standard, więc ludziska, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami tej serii i z kolejnymi odcinkami tego, co będzie się u mnie działo na kanale, no to zapraszam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału na końcu tego materiału. No a póki co ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ludziska, napiszcie mi też, czy gra nie jest ani za cicha, ani za głośna, ogólnie jak jest tutaj z dźwiękiem. No i co, i trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru, czy mówię, kiedykolwiek to oglądacie i cześć!